Chciałam się do was odezwać. Kawę mam, ale mam w drugim pokoju. Zostawiłam kawę w drugim pokoju. Stwierdziłam, że później po nią przyjdę, pójdę i się napiję. Niech ona mi trochę przestygnie, bo jak brałam łykę, się prawie oparzyłam. Więc w drugim pokoju sobie stoi. Oczywiście mogłaby stać obok mnie, ale po co chodzić, jak dzisiaj lenistwo moje daje o sobie znać. A to dlatego dzisiaj takie mam małe lenistwo, bo wczoraj, słuchajcie, zrobiłam... Oj, znowu nie mam mikrofonu. Poczekajcie chwilę. Jestem już, kochani. Teraz będzie mnie słychać. Więc tak. O czym ja mówiłam? Już nie pamiętam, słuchajcie. Co ja do was mówiłam, że nie wiem. Aha, o wczorajszym dniu zaczęłam wam opowiadać. I wczoraj, kochani, wzięłam się za sprzątanie szaf. Zrobiłam porządek w szafie, jednej największej, i potem w dwóch szufladach i w takiej trzeciej szafce. Powiem wam, że tak mnie tknęło, tak ogólnie. Miałam taki zamiar, w ogóle się zamierzałam do tego sprzątania od tygodnia, i wczoraj nadszedł ten czas, że akurat w ciągu dnia nic, ale na wieczór mnie coś tknęło i pomyślałam. I pies mi w tle troszeczkę przeszkadza, standardowo, więc pomyślałam, teraz jest ten najlepszy czas, wieczór, na posprzątanie tych szaf. Więc wzięłam się za to. Oczywiście poczułam taką energię, taką chęć, więc lepiej mi ta praca szła. W miarę szybko się z tym uwinęłam i tak jest, słuchajcie, najlepiej. Jeżeli czegoś nie czuję, to tego nie robię, bo mi potem to nie idzie i kiepsko się z tym czuję. A jak poczuję taki przypływ energii i wiem, że to jest no ten moment, niech to będzie na 22, a mi się zachce, nie wiem, posprzątać, coś poukładać, zrobię to i wiem, że ja to zrobię z chęcią, nie czuję wtedy takiego zmęczenia, i mam satysfakcję, że coś zostało dobrze zrobione. Nie wiem, czy też tak macie. Dajcie znać, jak też tak macie. Ja tak bynajmniej mam. Chociaż wiadomo, niektóre rzeczy trzeba zrobić danego dnia. Trzeba sobie zaplanować. No i to robię, wiadomo. Ale takie rzeczy, przykładowo jak posprzątanie w szafkach, które nie są takim priorytetowym zadaniem, mogą sobie troszeczkę poczekać, więc fajnie, wiecie, więc dobrze, jak poczekam do tego momentu, w którym poczuję, wiecie, no, ten przypływ energii i wtedy ta praca mi lepiej idzie. Także wczoraj miałam fajny wieczór, ale byłam właśnie zadowolona, bo już mam z głowy, posprzątałam to, co chciałam posprzątać, więc wiosenne porządki, takie wczesne wiosenne porządki uważam za zakończone praktycznie. Jestem przygotowana na wiosnę. A propos wiosny, słuchajcie, to wczoraj było u nas 15 stopni. Co prawda wiało trochę, ale ten wiatr nie był zimny, tylko taki ciepły. Jednak powiem wam, że czuć było wiosnę, było cudownie, do domu nie chciało się wracać, naprawdę było ekstra. A dzisiaj jest tylko plus 5 stopni. Więc ta pogoda troszeczkę tak załamuje, ale wierzę, że już powolutku, słyszałam, że już powolutku ma przyjść do nas wiosna, ma być coraz cieplej, coraz lepiej. No i doczekać się nie mogę, słuchajcie. Tym bardziej, że jeszcze 3 dni temu leżał u nas śnieg. No to wiecie, takie naprawdę wahania, skoki to są straszne i idzie się przeziębić. Więc trzeba też na to uważać. No i na razie czekam z upragnieniem na te ciepłe dni. Ostatnio też z tego względu też, że jest wiosna już niedługo, też myślę, żeby o siebie tak, wiecie, zadbać trochę. Po tej zimie tak się wyczłapać, wytoczyć. Mam na myśli jakieś zabiegi na twarz, słuchajcie. Może teraz tego w kamerze tak nie widać, ale jak się przybliżę, to widać. Tu.
mam to jeszcze takie ślady po trądziku. Tutaj mi coś wyskakuje zawsze na twarzy. No i potem takie mam ślady, słuchajcie, czerwone. One mi się goją, ale to nie jest takie szybkie gojenie. No i tak pomyślałam właśnie sobie, słuchajcie, że zrobię coś tą twarzą i tak myślę, zastanawiałam się nad takim fajnym urządzeniem. Mamo. I mnie córka wybiła z tematu. Miałam na myśli urządzenie do oczyszczania twarzy. Tak, taki mam zamiar, słuchajcie. Taki mam zamiar. Widziałam w poście u mojej koleżanki, słuchajcie, jak ona ma piękną cerę, jak ona sobie chwali. Czekajcie, jak to się nazywa? Lumispa. To się nazywa Lumispa. I słuchajcie, jak ona mi pokazywała, jaką ładną cerę ma, taką jędrną, ten koloryt ma wyrównany. Mówi, że jej pory są no pozamykane i no chciałabym mieć taką buzię jak ona. Naprawdę chciałabym mieć taką buzię jak ona. Więc myślę, właśnie się zastanawiam. Dajcie znać, czy też jesteście ciekawi tego urządzenia, to wam wyślę informacje o nim i tak dalej. Nie chcę, bo nie chcę was tutaj zanudzać, bo nie wiem, czy chcecie o tym słuchać akurat pokrótce. No nie wiem, mogę wam opowiedzieć tylko, że stosuje się jego tylko 2 minuty. Ogólnie urządzenie czyszczące bardzo dokładnie buzię. Jest to nowa technologia w ogóle, numer 1 na rynku. Bardzo dużo osób sobie chwali i ceni to. Jak ja widziałam efekt jej buzi przed i po, to ja jestem po prostu zaskoczona i no i też chcę to mieć. Także może na wiosnę, lato, wiosna myślę sobie to urządzenie kupić. I on fajnie, dobrze doczyszcza resztki z makijażu, oleje różne, na przykład wiecie, jak tam w pielęgnacji oleje stosujemy, to też wszystko fajnie, dobrze doczyszcza i to dość głęboko. Ta szczoteczka jest delikatna dla skór wrażliwych, też delikatnych, mieszanych, tamte głowice też się wymienia, no po prostu bajka. Ja jestem zakochana w jej wyglądzie. I mówię szczerze, bez makijażu, bo ja z makijażem wyglądam tam ok, ale bez makijażu mogłabym wyglądać o wiele lepiej. Bo wiecie, no w pewnym wieku też trzeba o siebie dbać. No i to wszystko daje to urządzenie, to Lumispa. Więc kochani, jeżeli jesteście zainteresowani tym urządzeniem tajemniczym, ojejku, to piszcie do mnie albo na Instagrama wiadomości prywatnej, albo tutaj pod tym, pod filmikiem w komentarzach. Ja się do was będę odzywać i wam wszystko opowiem bardziej, wiecie, no szczegółowo i co, gdzie, jak i po co, nie? Po co. Więc no na razie to tyle o tym oczyszczaniu twarzy, bo taki właśnie zamysł mam w głowie, taki pomysł. Ostatnio byłam jeszcze w Rossmanie, słuchajcie, i kupiłam sobie błyszczyk. Błyszczyk do ust. Jest zwykły, ale fajny, bo się nie klei, jest z Essence. Jest to zwykły błyszczyk, słuchajcie. Mnie wzięło w ogóle, wzięło mnie na najzwyklejszy błyszczyk. Na zwykły błyszczyk mnie wzięło. Miałam ochotę zwykły błyszczyk kupić sobie i moją uwagę właśnie przykuło Essence. Ja lubię tą firmę, wiecie? Nie wiem, czy widać. Moje obdrapane paznokcie. Swoją drogą muszę sobie je pomalować na nowo. Też lakierem z Essence, słuchajcie. Bardzo fajny taki kolorek. Ale mi się tutaj starł. No bo to jest zwykły lakier, a ja często, bardzo często zmywam ręcznie, bo na razie nie mam zmywarki, więc zmywam ręcznie. No, dobrze, że nie piorę ręcznie, mam od tego pralkę, ale no, cały czas te ręce moczę, zmywam, więc no, moje paznokcie są narażone na te właśnie tego typu uszczerbki. A o hybrydach ostatnio wam mówiłam, przecież to już nie będę się powtarzać. Kto nie widział, zapraszam do poprzedniego vloga, tam mówię o nowej bazie pod hybrydę i ogólnie o tych lakierach. A że zobaczyłam w sklepie ten lakier, to chciałam też przetestować, więc nie zrobiłam sobie ostatnio tych hybryd, tylko lakier.
O. W ogóle z tych esens, z tych błyszczyków mam jeszcze taki z brokatem. Mam jeszcze taki pomarańczowy, zaraz wam pokażę. W ogóle widzicie? I teraz temat o błyszczykach. Chyba tytuł vloga będzie moje błyszczyki. Widzicie? Niby nic, niby tutaj pomysłu nie było na początku, że usiądę sobie do was tutaj porozmawiam. A tu jednak jest temat konkretny, słuchajcie. I nie wiem, czy to będzie vlog, czy skończę na tym i to będzie bardziej, wiecie, taki filmik pogadankowy. Co wy na to? Zobaczymy, ile czasu w ogóle mi tutaj zejdzie z tym wszystkim. Zaraz wam pokażę tutaj te błyszczyki. O, ten jest piękny, też zaraz wam pokażę. Lubię te błyszczyki, bo one się nie kleją i dlatego, wiecie, no i są tanie też. Są w przystępnej cenie, około 3 euro. No dobra, trochę podrożały, bo kosztują 2,90 chyba 5, jak się nie mylę, a wcześniej kosztowały euro 99, więc podrożały. A jeszcze wcześniej, słuchajcie, nawet były po 99 centów. Więc, no, jak wszystko idzie, ceny idą w górę. Niestety. Life is brutal, jak to się mówi. Mam ich aż tyle. Kocham. To znaczy kocham. Nie lubię błyszczyków, jak jest na przykład wiatr mocny, wiecie, bo wtedy, albo mam rozpuszczone włosy, bo wtedy, no wiadomo, to się wszystko przykleja do twarzy i nie lubię tego. Ale lubię ten efekt, jaki ładny daje tych mokrych ust. Usta są pełne, takie no. No piękne, mi się to podoba. A jak już chodzi o szminki, zaraz wam pokażę. A jeżeli chodzi o szminki, to lubię szminki, ale lubię szminki perłowe, takie właśnie satynowe z takim połyskiem. Nie lubię szminek matowych. Po pierwsze, te szminki matowe mi wysuszają usta, podkreślają mi suche skórki. A po trzecie, no nie lubię tego efektu takiego matu. No nie wiem, ja lubię, jak mi się tam na ustach coś, wiecie, tak błyszczy lekko chociaż. I co do szminek, kiedyś od siostry dostałam Maybelline. Jest taki perłowy róż. O, no to tak słabo widać trochę. Ojejku, ile ona ma w ogóle, nie pamiętam ile ona ma lat, ta szminka. Tu jest Essence też taka, tylko że to nie jest mój kolor i wcale jej nie używam. O, widzicie, ona tak. Nie używam jej, bo mam wrażenie, że wyglądam jak pani ze straganu. Może to nie ten mój odcień, albo mi się tylko tak wydaje. Ten ładny też z Essence jest i lubię, bo. A! No wiem, jakoś to można naprawić. Muszę w internecie poszukać, jak to się naprawiało takie szminki. No i ona jest tutaj. Delikatna, bardzo ładna z Essence. Ją też często używam, co zresztą widać po zużyciu. Jeżeli chodzi o szminki. Dobra, jadę z tymi błyszczykami, bo w końcu wam nie pokażę, a tutaj po to właśnie wam chciałam pokazać. Mam taki właśnie z tych Essence, z tego Essence. To jest taki błyszczyk. Extreme Shine, ekstremalny błysk, słuchajcie. Niby opakowanie jest takie, wiecie, ładnego różu, ale tak naprawdę jak weźmiemy na usta, no to ten błyszczyk jest taki jak widać. Nie wiem, czy teraz wiecie. No dobra, pokażę wam na ustach, jak to wygląda. Akurat tak się składa, że mam chusteczki przy sobie. No patrzcie, no jak to się złożyło. Ty też chcesz? Tak? Żebyście widzieli, jak on na mnie patrzy. Nie wiem, czy on mnie chce zjeść, czy ugryźć. Nie wiem. Oczywiście to był żart. Pokaz wam ten buczek, już wam pokazuję. Taki róż.
Ten nawet smakuje dosyć fajnie. Bardzo ładny. Następny. Oczywiście mam 5 kolorów. Następny jest taki. Ta seria, mówię, jest bardzo fajna, bo się nie klei. Niektóre błyszczyki są takie, że się bardzo kleją. Te się nie kleją. Są bardzo przyjazne, przyjemne. No i trwałe dosyć, jak na błyszczyk. Moim zdaniem. No i ten. Ten jest podobny do tamtego. Z tym, że on jest troszeczkę jakby... Nie, no, ten jest bardzo podobny do tamtego, tylko że wiecie, jaka tu jest różnica? Ten ma taflę taką mokrych ust, a ten ma drobinki brokatu. Kurczę, w kamerze tak tego fajnie, aż dokładnie nie widać, ale wierzcie mi na słowo, że tak jest. A jak tamten się nazywa? Shine Shine. Właśnie, słuchajcie. Różnica między tym jest tak. Ten był Extreme Shine, a ten jest Shine, Shine, Shine. Więc ten Shine, 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 tak jak po opakowaniu nas widać, ma dużo drobinek brokatu. Tutaj lepiej widać, bo w kamerze na ustach tego tak kamera nie oddaje, ale tutaj on ma bardziej, więcej, wiecie, tych brokatów. A tutaj brokatów, drobinek, a tutaj on no daje taką taflę mokrych ust, tak jak widzieliście zresztą. Ten też jest z serii Shine, 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 czyli z tymi drobinkami brokatu. Jest to kolor, słuchajcie, tu wokół, aha, Think Pink 19, Think Pink. Ten, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to sobie może zobaczyć. Friends of Glamour. A ten Shine Extreme 201 Magic Match. Ten jest Think Pink, czyli to jest taka brzoskwinka. Tu się oblizuje, bo tamten był taki wiśniowy. No, też jest fajny. One są delikatne, słuchajcie, nie są takie mocno, tylko mają takie delikatne, właśnie ładne odcienie. Ten ma ładny, delikatny, brzoskwiniowy odcień, taki pomarańczowy. Ten ma delikatny, różowy, więc nie są takie nachalne. Wiecie, to, że ten w opakowaniu wygląda na mocny, wcale taki nie jest. Zresztą widzieliście przed chwilą. Są takie fajne, delikatne i zostały mi jeszcze dwa. Ten jest fajny. Dwa. I jeszcze z Extreme Shine. Taki, wiecie co? Zobaczcie, tutaj nawet widać, że on ma taką poświatę różową, czyli jest niby zwykły, ale z takim, wiecie, delikatnym, delikatnym różem, nie? Czyli on tutaj nam daje efekt mokrych ust. O, widzicie, na chusteczce ten kolor jest. Efekt mokrych ust, ale lekko różowych. Zobaczcie, no ten vlog to ja nagram z błyszczykami. Znaczy vlog, filmik z błyszczykami dam w tytule filmu. No naprawdę, zobaczcie. Nawet się nie spodziewałam, że taki film nagram, słuchajcie. Nieźle, co? Na spontanie zupełnie. Miałam usiąść i do Was trochę porozmawiać i nakręcić dalszego tam vloga, ale słuchajcie, wyszedł filmik z błyszczykami. I ten jest Extra Plumping. On daje takiego troszeczkę, on daje trochę takie mrowienie. No, więc jest bardzo fajny i on się nazywa, ma numerek 102, Sweet Dreams, Dreams, Sweet Dreams, słodki sen. Więc, no widzicie, mam pokaźną kolekcję tych błyszczyków, 6 błyszczyków mam ogólnie. No, z tych Essence. No i ten mój faworyt, to znaczy faworyt, wszystkie uwielbiam, wszystkie mi się podobają. No ale ten, słuchajcie, to też, on też daje efekt takiego delikatnego, wiecie,
że tak mrowi, tak chłodzi. I to też jest tej serii Shine Shine. Jak tutaj widać, już napisy mi się ścierają, bo te błyszczyki są oczywiście w użytku. No i tutaj niestety nie powiem wam, jak on ma tutaj numerek, bo to wszystko jest zdrapane, a na tej etykietce jest numer i nazwa. Ale on jest biały, słuchajcie. Perłowy, cały biały. On tak wygląda. No i zaraz zobaczycie na ustach pięknie. Oczywiście te wszystkie błyszczyki pięknie wyglądają na ustach w słoneczny dzień, w lato. O, ten ładnie pachnie tak delikatnie. O. I na tym widać te drobinki bardziej, słuchajcie. Kamera tutaj bardziej oddaje te drobinki niż w tych pozostałych z tej serii Shine Shine. Widzicie różnicę? No ja już tutaj wam się tak podkładam z każdej strony, ale chcę, żebyście zobaczyli to dokładnie. No i właśnie to jest taki też faworycik mój. Więc to tyle z tych moich błyszczyków z Essence. Tak jak już wspomniałam, mam raz, dwa, trzy, cztery, 6, mam 6 fajnych odcieni, jeszcze 5 mam właśnie w torebce, ten zwykły, co wam pokazywałam, ta moja, mój nowy zakup, więc tak się prezentują te błyszczyki. Oczywiście, słuchajcie, kolorów jest jeszcze dużo, jeszcze widziałam fajne brązy i na tym się na pewno nie skończy, ja jeszcze sobie jakieś fajne brązy kupię. Chociaż jeden taki nude odcień widziałam, jakieś takie nowe, fajne kolory wyszły, więc będę atakować. Ogólnie jeszcze co do błyszczyków, to jeszcze ogólnie mam tu już końcówka z Catrice, ten z papryczką chili hot. Nie wiem, pokazywać wam. No, ale on jest zwykły, słuchajcie. On jest, nie ma żadnych drobinek, on tylko, wiecie, daje nam takie pieczące usta, no, chłodzi nam, poprawia to krążenie ust, tak żeby były wydajniejsze, pełniejsze. I jak w Polsce byłam, oczywiście to sobie kupiłam z Vibo, ale to już dawno, te to są takie już nie teraz w Polsce, tylko nie wiem, to nawet było, już nawet nie pamiętam, praktycznie z 2 lata może mam je, ale ponieważ nie ma tu firmy Vibo. Te błyszczyki są z Polski. Ale mam tutaj, czekajcie, słabo widać, bo te napisy to już takie starte trochę. Ten jest też taki delikatny właśnie, taki no taki nude. Słuchajcie, bardzo ładny. Bardzo ładny mi się podobają. Podobają mi się takie delikatne właśnie też odcienie. Dobrze, z tych Essence tamte odcienie nie są takie nachalne. Ten z Vibo mam z papryczką chili różowy, też bardzo fajny, też go bardzo lubiłam używać, co zresztą widać już tutaj jest na końcówce, na wyczerpaniu. I kupiłam sobie kiedyś taki, słuchajcie. Jego też tam troszeczkę używałam, ale ma troszeczkę taki intensywny kolor, więc na dzień nie zawsze mi pasował, nie zawsze miałam na niego ochotę. Ale mam ochotę teraz tego wypróbować. Poczekajcie. Niech ja wezmę. O. Takie lubię też. Piękny, nie? Bardzo ładny. Też lubię takie odcienie. Dajcie znać, kochani, czy wy też jesteście takie błyszczykomaniaczki, a raczej czy lubicie ten efekt na ustach. No bo ja lubię. Zresztą jak widać po mojej kolekcji. I kochani, kończymy na dziś. Ten filmik będzie filmikiem błyszczykowym, który tak naprawdę... O
odsuń się. Który tak naprawdę wyszedł bardzo, ale to bardzo spontanicznie. Naprawdę, uwierzcie mi, wyszedł mi bardzo spontanicznie. Dajcie znać, jak wam się oglądało i czy miło wam się oglądało w ogóle. Trzymajcie się, kochani, cieplutko. Zapraszam na nowy filmik już wkrótce. Chyba to będzie vlog, o ile znowu coś nie wyskoczy spontanicznego, innego. No, zobaczymy. Także do zobaczenia, kochani, już niedługo. A jak kupię sobie jakiś fajny, nowy błyszczyk, to się z wami podzielę, pokażę wam.